kolejnego punktu. To jest informacje, informacje zarządu. Ja tu mam kilka, drodzy Państwo, informacji. W czasie międzysesyjnym podjęliśmy na podstawie upoważnienia dwie uchwały. W jednej zaopiniowaliśmy pozytywnie zamierzenie inwestycyjne na etapie UICP dla budowy instalacji odazotowania spalin kotłów EDF Kraków S2. Chodzi tutaj o elektrociepłownię. Jest dokumentacja oraz projekt uchwały jest tutaj do wglądu w dzielnicy. Chodzi tutaj generalnie o instalację, która właśnie ma odazotowywać cały proces, który towarzyszy tworzeniu i tutaj kolejna uchwała, to jest, wydaliśmy również opinię, tym razem negatywną, negatywnie zaopiniowaliśmy usunięcie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych przy Medweckiego, po siedmiu obuku lotniczego w pobliżu Ronda, bo to wniosek jednego z mieszkańców, aby przenieść te pojemniki, uznaliśmy, że jest on niezasadny. Tutaj, drodzy Państwo, mam informację od dnia 15 kwietnia. Straż Miejska, pan Dariusz Doznowski przesłał podziękowania. Kolejna informacja. Tutaj może bardziej dla Komisji Edukacji, ale dla nas wszystkich. Tutaj napisał do nas dyrektor Zespołu Ekonomiki i Oświaty, żeby ze wszelkie zmiany w ramach zadań inwestycyjnych w miarę wyprzedzeniem czasowym były podejmowane. Generalnie w wyjątkowych sytuacjach chodzi o to, że jest to jakaś tam, moim zdaniem, zapowiedź tego, że musimy się spieszyć z wydawaniem pieniędzy, bo wiecie, jak było w poprzednich latach, także musimy się spieszyć, zanim nam te środki zabiorą. Drodzy Państwo, kolejny Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza na konferencję Edukacja na temat uzależnień, obowiązek i odpowiedzialność. Konferencja odbędzie się 20 maja o godzinie 10 w sali obrad Rady Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych w Puli. Można szczegółowe informacje. Dostaliśmy też odpowiedź, drodzy Państwo, na interpelację pani radnej Magdaleny Basary do pana prezydenta. Ja wnioskuję z treści, chodzi tutaj o zamieszanie organizacyjne, jakie jest dzisiaj w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w związku z reorganizacją. No tutaj pan prezydent zapewnia, że nie odbije się to na jakości współpracy pomiędzy dzielnicami a ZIKIT-em. No zobaczymy. Pan prezydent miał rację, ale... Już się odbyło. Odpowiedź na interpelację można się zapoznać. Drodzy Państwo, 26 maja, jak wiecie, mamy festyn w Świętokrzyży. O godzinie 15 ruszamy do godziny 20.30. W szczegółowych sprawach będziemy się jeszcze kontaktować. Bo jak co roku ustawiamy tam stolik dzielnicy, dostajemy nasze materiały. No i potem odbywa się tradycyjne podsumowanie imprezy w klubie 303. 2 czerwca natomiast, drodzy Państwo, odbędzie się Dzień Magistratu. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich do zaangażowania się w ten projekt. Ja pozwolę sobie puścić listę. Mam tutaj kilka nazwisk wpisanych, natomiast konieczność jest odstawienia naszego dzielnicowego posterunku od godziny 9 do 17, a więc na chwilę obecną zgłosiło się 5-6 radnych, zdecydowanie za mało. Chciałbym, proszę Państwa, abyście się wpisali. Także ja puszczam listę i bardzo proszę, pan Zbigniew rozumie na cały dzień, że tak kiwa głową. Ja odpowiadam pani Bożenie, że proszę Państwa, bardzo proszę o wpisywanie się, bo musimy się zaprezentować jednak. Bardzo chętnie, ale nie chcemy pan Zbigniew zaszczyć na swoją obecność. To razem możecie się Ostatniej godziny, 15-17. Państwo, bardzo proszę. Kolejna informacja. Będziemy ruszali z drugą edycją Krzyżyńskiej Akademii Samorządności. Rekrutacja już się wkrótce rozpocznie. Tym razem projekt jest skierowany do uczniów szkół średnich, wszystkich z terenu Nowej Huty.
Na 23 tutaj w Gielicy organizuje spotkanie z dyrektorami szkół nowochódzkich, średnich szkół nowochódzkich, gdzie przedstawię informacje i do dnia 17 czerwca będzie można zgłaszać się. Oczywiście Akademii będzie, są specjalne formularze, można albo je przynieść do Ali, albo wysłać mailem, także jeżeli macie osoby, uczniów szkół średnich terenowych, którzy byliby zainteresowani udziałem w Czerwińskiej Akademii w drugiej edycji, to zachęcamy. I kolejna informacja 24 maja o godzinie 17 w klubie 303 organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Lekarzy Nadziei spotkanie, w którym będzie wykład pani Ewy Marcinkiewicz, to jest doktor nauk medycznych z Katedry Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I wykład będzie dotyczył stosowania leków u osób starszych. Później po tym wykładzie będzie informacja o działalności Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei. Jest to spotkanie realizowane w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Będą plakaty, także myślę, że już w poniedziałek będą, także bardzo miło będą, także bardzo proszę o rozwieszenie plakatów. I drodzy Państwo, też jeszcze jedna informacja, miałem zaszczyt uczestniczyć w jubileuszu 25-lecia pisma RAK. Myślę, że o szczegółach będziemy mówili na komisji EH3, ale rozmawiając z redaktorem naczelnym i ustaliliśmy, że dobrze było zacieśnić współpracę pomiędzy EHM a pismem RAK. Poza tym, że te informacje, które u nas się pojawiają, można również zamieszczać w tej gazecie, parafialnej. Tyle, drodzy Państwo, proszę wspomnieć, czy członkowie. Bardzo proszę się wpisywać na listę. Ja to mówię uczniowie, bo już nie odczytaj się raz mieszkaj, to proszę o uzupełnienie. Proszę o uzupełnienie. Drodzy Państwo. Wróci w drugą stronę, ja przeczytam nazwiska, kto się wpisał, poproszę tych, którzy się nie wpisali. Sprytny panie przewodniczący, nie jest. Drodzy Państwo, w ciągu zarządu spóźni się. Myśmy pan Marek Dziemek. W sobotę między godziną 10 a 18 odbędzie się takie spotkanie stowarzyszenia, które zajmuje fundacja, to jest chyba. Dokładnie nie wiem, ale czy ta informacja jest właśnie dostępna. W każdym razie formy dotyczące rowerów, ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej. To jest wiza biblioteki na ulicy Rajskiej. Powołane zostaną tam komisje i zostanie wypracowane takich 100 najważniejszych punktów, według których będą rozwijane infrastruktura ścieżek rowerowych. Myślę, że u nas w dzielnicy jest parę niedomagań, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, także jeżeli Państwo mogą, bo to jest dosyć duży zakres czasowy, między te 8 godzin praktycznie. Jeżeli Państwo mogli uczestniczyć w tym forum, to byłoby bardzo dobrze. Straż Miejska od 10 do 18. Straż Miejska, można powiedzieć, zacieśniła pętlę i udało się w wyniku tam interwencji troszeczkę pasa właścicieli przymusić do tego, żeby posprzątali pas. Duża część działek posprzątano, jeszcze są działki, które nie zostały posprzątane. Ale faktycznie problem śmieci został troszkę załagodzony. Ostatni temat. Drodzy Państwo, bardzo proszę o uwagę. Ostatni temat dosyć ważny, plan zagospodarowania przestrzennego, czyli pas startowy. Wydział Planowania Przestrzennego jest gotowy do. Drodzy Państwo, bardzo proszę. Do procedowania planu, tylko że jest rozważany pod względem prawnym, dlatego że deweloper zagroził procesami prawnymi i już tak powiem, plan jest analizowany pod względem zagrożenia prawnego. Cała procedura już jest gotowa do wyłożenia. Nie, jeszcze nie.
A jeśli chodzi, bo tutaj Michał słuszne pytanie zadał, czy WZ-ki zostaną przez plan anulowane. Tak, zostaną anulowane. Dobrze, problem jest troszkę bardziej skomplikowany, dlatego że deweloper dostał praktycznie na większość swojego terenu WZ-ki. Co się dzieje? Wydane WZ-ki generują sytuację taką, że pozwolenie na budowę można wydawać w trakcie procedowania planu. Normalnie, kiedy WZ-ki nie ma, nie wydaje się pozwolenie na budowę w trakcie procedowania planu, czyli plan blokuje wydawanie pozwolenia na budowę. W tym przypadku deweloper dostał już większość WZ-ek, więc nie jest to zablokowane. Dobra. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To już przejdziemy do informacji. Teraz informacje zarządu były, a teraz przechodzimy.